ja zawsze myślałam o tym, żeby być najlepszą wersją siebie, czyli jeździłam w jakiejś grupie, chciałam jeździć w lepszej, z lepszymi zawodnikami, z lepszymi trenerami, rozwijać się na arenie polskiej, a później na międzynarodowej. Pamiętam, jak byłyśmy małe jeszcze, to wtedy mi rodzice kazali z Natalką wychodzić, czego ja bardzo nie lubiłam, bo ona wtedy była młodsza, za wolno dla mnie biegała. Ja nie chcę skończyć przez to, że noga mi nie pozwala. Biegałam, żeby dostać jego autograf na kasku i udało mi się. I to było takie, no czułam się jak taka mała dziewczynka, która biega za swoim idolem. O wielu swoich dobrych wynikach często zapominam, ale mamy młodych zawodników w teamie, którzy czasami o tym przypominają i to jest takie miłe, że tak myślę sobie, kurczę, wy o tym wiecie nawet.